Kto kocha Wacki? Juliusz Słowacki. Bardzo źle. Łazienka to był nasz kompleks. Ale dobrze, zostawmy to, bo nie chcemy się pogrążyć. Jest fajna polonistka, to naprawdę lekcje języka polskiego są sztosiwem. Ja też miałam bardzo fajną. Moim gościem jest dzisiaj Paulina Mikła. Nie wiem totalnie od czego zacząć. Mam tutaj niby listę pytań, ale myślę, że i tak będzie tak poleciane. Totalnie nie wiesz? Znaczy, coś tam wiem. Na Wikipedii. O Boże! No wiem, ale ja muszę w tę stronę, no. To jest pierwszy punkt, gdzie patrzę, bo powiem ci, o paciorku takie ciekawe rzeczy można było wyczytać. O paciorku? No. A on zaczął właśnie rozmowę ze mną o mojej Wikipedii, że jest to najdłuższy wpis, jaki w ogóle istnieje. Nie, bo ja powiedziałam mu, że jego jest dłuższy od Jana III Sobieskiego. Co ty mówisz? Tak. A co tam napisali? No, że jest wegetarianinem i że ma żonę. Wow. I to były najważniejsze informacje w... I psa? I psa, który nazywa się Ramen. A w ogóle wiesz, że na początku moja Wikipedia zaczynała się od osobliwość internetowa, bo ktoś tak zażartował. Ja chciałam, żeby to zostawili. I nie zostawili. No, poprawili na osobowość. No teraz jest bardzo poważnie, bo jest napisane tak, osobowość i jest napisane prezenterka telewizyjna, menedżerka. To dawne dzieje. Menedżerka, nie powinno być menadżerka. Różne są opcje. No nic, ale nikt. Nikt tam nie napisał, że jest to również, proszę Państwa, posiadaczka numeru do Dawida Podsiadły. Wolałabym, żeby dodano informację, że przeprowadziłam wspaniały wywiad z Dawidem Podsiadłą. Też tak było, ale wspaniały, ponad milion odsłon, gdzie jestem, ponad 1 200 000. Ty masz tam swoją bliską, tam proszę bardzo, tutaj. 1 200 000. 1 200 000 odsłon. 1 200 000. No dobrze. I cały czas licznik się kręci. Lubimy celebrować życie i jego cuda. Lubimy przeistaczać pomysły w rzeczywistość. A jeszcze bardziej lubimy, gdy wywołują one uśmiech. Lubimy być pionierami, ale nigdy nie zamienilibyśmy rozmowy na technologię. Właśnie dlatego jesteśmy tu, tak jak lubimy, od ponad 100 lat. Roka, there for you. Na rozgrzewkę. Chciałam, żebyś dokończyła zdanie. O Boże, to najgorsze w ogóle challenge. Ja nie znoszę challenge. Nie, ale to jest fajne. No. Na górze Wacki, na dole Wacki. Kto kocha Wacki? Juliusz Słowacki. To było tak piękne, że powiem ci, że się wzruszyłam normalnie. Twoja reakcja była genialna. Bo ja nie znałam tego wierszyka, prawdopodobnie on jest bardzo popularny. Nie znałam tego. Czy Juliusz tego. Słowacki miał te tendencje? Czytałam, czy też słyszałam, że ktoś go widział w dwuznacznej sytuacji. Z mężczyzną? Z mężczyzną. Też sławnym, ale ja nie idę w te plotki. Nie, bo my nie plotkujemy. Poza tym on dużo tam, wiesz, haszysz, opium. Odnalazłby się w dzisiejszych czasach po prostu na imprezie gdzieś na mieście. Oczywiście, że tak. Przecież Kordian, bohater Słowackiego, na chmurze przyleciał z Mont Blanc do Warszawy. Na chmurze. Kto napisze to na trzeźwo? Czy to jest niemożliwe, żeby on na czasach, trzeźwo? No bo teraz ktoś by na to wpadł na pewno, jakiś Dawid Podsiadło. Wiesz, Słowacki. Na chmurze. Wsadzam. Wiem! On będzie leciał na chmurze. Proszę Ciebie, bo tutaj po prostu tyle pytań mam do Ciebie ze smaka. Pamiętasz nasze ostatnie spotkanie? Tak. To był samolot. Tak. Nadal boję się latać, pamiętacie o tym. Pamiętasz, o czym rozmawiałyśmy? O prywatcie Twojej. O Twojej bardziej i to jest temat związany z tym, co już powiedziałam przed chwilą. O tym, o czym rozmawiałyśmy na górze i mam wrażenie, że nasza relacja cały czas kręci się wokół że tego muszę tematu. Do toalety i już dolecę. Tak. Więc tak się zaczęła nasza znajomość i my ją cały czas kontynuujemy w tym wątku, rozumiesz? To jest piękne. Wśród tej historii o tym właśnie, o toalecie, proszę Państwa, ja totalnie wyparłam fakt, że byłaś prowadzącą programu Bake Off. Jakoś to do mnie nie wyparło. Ale jak Ty to połączyłeś? Że ja z Tobą lecę, ja z Tobą rozmawiam o takich intymnych rzeczach, że my się wymieniamy doświadczeniami, rozumiesz? Kto jak co. I ja tutaj sobie teraz robię wywiad, przygotowuję się, faktycznie, przecież to była ona, rozumiesz? Byłam. Jak tyś tam znalazłaś w ogóle w tym Bake Offie? Zaproszono mnie na casting, ja poszłam. Bardzo dobrze się bawiłam na tym castingu i efekt był taki, że mnie przyjęli. Mhm. Zostałam zakwalifikowana do prowadzenia pierwszej edycji programu Bake Off, ale ciacho. Ale ciacho. Ale razem z Anną rola? Gacek. Miałam dużo pytać, wspierać uczestników, zadawać proste pytania, bo przecież ludzie, widzowie... Skomplikowanych nie lubią. Nie znają się na cukiernictwie, nie pieką nie wiadomo czego, więc też ich interesują takie podstawy. I ja miałam być głosem tych ludzi. Sklep internetowy łazienkaplus.pl to fachowe doradztwo, ponad milion zadowolonych klientów oraz wysyłka już w 24 godziny. Wszystko zaczyna się w łazience. Znajdź swoją na łazienkaplus.pl.
Jak to jest być takim eterycznym, delikatnym człowiekiem, kobietą, taką wiesz, mówiącą tak silnym głosem? Czy ktoś w ogóle, czy ludzie ci odbierają, faceci głównie, poważnie, czy taka jesteś raczej mała Paulinka, która tam dobra i ładna chyba jesteś? Pamiętam komentarze pod którymś z filmów, nie wiem co mówisz, ale jesteś bardzo ładna, nie? Wydaje mi się, że mężczyźni boją się i wysnułam ten wniosek na podstawie tego, że ja już nagrywam 8 lat. Długo. I przez te 8 lat dostałam tylko chyba ze 3 penisy. W sensie zdjęcia? Zdjęcia. Mhm. I zastanawiałam się dlaczego, bo nie możemy tego puścić? Możemy, oczywiście, nie, to jest program, który mówi o poważnych sprawach. Okej, bo ja nie mam poczucia, że jestem delikatną osobą, ja mam wrażenie, że jestem attention whore. Mhm. Tak mi kiedyś ktoś napisał na Sadistic. Mhm. No pamiętam. Same fajne strony ci obserwują, powiem ci, wykop, Sadistic, fajnie, fajnie, powiem ci, masz no, fajne grono. Kiedyś byłam tam częściej, teraz już rzadziej, ale tak, raczej to... tak na siebie patrzę, że nie taka delikatna, eteryczna, tylko taka... nie widać, a już słychać. Ale po tobie raczej z tego, w jaki sposób prowadzisz się na kanałach, tak. To raczej w drugą stronę, Paulina. Dopiero jak się ciebie poznaje i jest, się z tobą leci w samolocie z Brukseli do Polski, można się dowiedzieć ciekawych rzeczy i wtedy się tak myśli... A może? Jezu, jaka normalna i wcale nie taka... Flim, wiesz. Może, może. Ja się troszeczkę boję też pokazywać z takiej naturalnej strony. Na przykład boję się przeklinać, ale mówię, że przeklinam. Ja nie ukrywam tego, że przeklinam. Mówię, hej, w prywatnym życiu napisałabym tutaj bluzk, ale nie chcę przeklinać na Instagramie ani na YouTubie, nie chcę, bo sama też walczę z tą tendencją swoją, więc ukrywam to jest, troszkę. To jest bardzo naturalne i polskie. No jest. A poza tym dobrze czasami użyta... to się tak ciśnie na usta. No. Już zaczęłam używać tej emotikony takiej, żeby jednak ludzie wiedzieli, że tu bym chciała rzucić mięsem. Ale się jakoś boję się. No dobrze, a powiedz mi w takim układzie, jakie są obowiązki wysokozasięgowego influencera? Czy on ma obowiązek twoim Musi zdaniem? Być odpowiedzialny społecznie. Okej, okay. Czyli jesteś w tym teamie, że on się powinien odzywać wtedy, kiedy nie. się coś dzieje? Nie, ja jestem po terapii 7-letniej i ja już się nauczyłam podczas tej terapii, że nie zawsze trzeba zabierać głos. Czasami można się angażować też siedząc na drugim siedzeniu. Nie być na przykład twarzą jakiejś akcji, tylko tak. Ja na przykład wychodzę z założenia, że... A ty wiesz wszystko? No nie wiesz. Ja nie wiem wszystkiego. Nie wiem wszystkiego, ale na każdy temat coś mi się wydaje. W sensie, że nawet jak... To zacznij zdanie od tego, wydaje mi się. Tak, ale tak robię. Mówię, słuchajcie, nie jestem ekspertem. W mojej opinii, według mojego, nie wiem, wyczucia albo według moich jakichś poglądów i wartości, to... To ja nie, to ja czasem nie zabieram głosu. Nie każdy influencer musi zabierać głos zawsze, w każdej sprawie. Nawet nie powinien, moim zdaniem. No dobrze, a pozostając już w tym internecie, chociaż za chwilę z niego wyjdziemy, jaka jest kondycja polskiej dyskusji w internecie? Proszę cię. Dawaj. Nie ma żadnych kondycji. Czyli to jest taki zasapany grubasek, który próbuje przebiec, rozumiem, maraton. To jest szok i muszę przyznać, że podjęłam decyzję, że nie będę już tego czytać, bo ja czytam artykuł i zjeżdżam do komentarzy. Mam taki automatyczny odruch. Ja się tym tak karmię, ja jestem przerażona. Czasami. I zmęczona. I zmęczona, i załamana, bezradna. To, jak ludzie się do siebie odzywają, najbardziej mnie bawi... Nie przypominam sobie, żebyśmy przeszli na ty. A w internecie nie trzeba przechodzić. No w internecie nie trzeba. I tak z jednej strony rozumiem, że ktoś może się poczuć niekomfortowo, kiedy obca osoba mówi na ty, ale z drugiej no nie ma racji. To jest takie zabawne. A czy ty masz jeszcze inną sytuację, bo ty możesz sobie na swoim kanale, na swoim podwórku nagrać to, co cię boli? Tak jak zresztą ostatnio odcinek taki najczęściej popełnianych błędów. Tak. No, obejrzałam go. I co? I tam, który popełniasz? Nie pamiętam już, ale chyba przy niektórych zrobiłam takie... Super pewnie piszesz oddzielnie. Super film, super... Nie. Łącznie? Tak, i mam jeszcze... No, nieźle, co? Tak, chociaż tak jak powiedziałam w filmie, uważam, że ta zasada jest martwa, już należy... Natomiast bardzo lubię słowo turbo ludziom. Zamiast super. I coś jest, nie wiem, turbo fajne albo turbo ładne i tak dalej, to też to piszę łącznie, dobrze? Super. Super, bardzo się cieszę. Test wiedzy ze slangu młodzieży 2020. Okej. Okay. Powiem ci, że niektóre są takie lighty, po prostu przejdziemy przez to po prostu jak w masło. Ale niektóre są takie, że powiem ci, no musiałam sprawdzić co jest pięć, nie?
Łatwe na początku, takie na rozgrzeweczkę, ale chciałabym pytać ciebie od razu, z czego to pochodzi ogóle jak to się stało, że to się stało. Od Janie Pawlić. Od Janie Pawlić, no odstawić coś, no coś się odwaliło. No dobrze, ale dlaczego akurat ten Jan Paweł został w to zamieszany, powiedz mi. Szczerze powiedziawszy, że nie wiem, dlaczego akurat od Janie Pawlić. Być może dlatego, że Jan Paweł II jest taką postacią, o której często mówimy, często myślimy. No przyznam szczerze, że jest to kontrowersyjne, ale coś jest też pociągającego w tym określeniu. Sprawdź to sobie, żeby cię już nikt więcej nie zagiął tym, skąd się bierze ten Jan Paweł w tym. Dobrze, chociaż nie wiem, czy dojdziemy do tego, skąd się biorą takie określenia, bo to się wszystko dynamicznie dzieje i czasami nie sposób dojść do tej pierwszej osoby, która użyła. No dobrze, to teraz zdisować. No, zjechać kogoś. Byłaś parę razy zdisowana w życiu? Ja się nie daję. A to chyba pochodzi z hip-hopu, w ogóle takie mam wrażenie. Być może. Dobrze. Wieprzny. No właśnie. I tu się zaczynają schody. Wieprzny? Będzie tylko gorzej. Że taki... Słuchaj... Masno? No, jesteś blisko, bo jedna z tych odpowiedzi, bo to był taki test wiedzy, ja zaznaczyłam, że wieprzny to po prostu gruby, nie? Ale to nie było to. No to są. Wieprzny to jest taki interesujący. Rozumiesz, książka może być wieprzna. Wow. Tak mi się wydaje, chociaż pewnie dostaniemy mnóstwo komentarzy i wszyscy podpiszą, że boomer. Chociaż to nie mamy takiej grupy odbiorczej, więc może jednak mi się jakoś tam upiecze. Może. Już trzeci raz powiedziałam wow. Bajzel. No to i nie zanim odpowiesz na to pytanie, to nie jest bałagan, to nie jest dom uciech. Aha, bajzel? Że jakaś drama? No Paulinka, no słabo, powiem ci, idzie. Skąd ty wziąłeś te słowa? Z internetu. Z jakiego? Polskiego. Czujesz? I bajzel to jest miejsce handlu nielegalnymi substancjami. A to dlatego ja nie wiem, bo no ja... No właśnie, bo Paulina, proszę Państwa, nie spożywa alkoholu. To też chciałam od razu wyjaśnić, także nie zapraszajcie jej na prosecco. W ustach nie miałam. W życiu wódki w nigdy? Ustach nie miałam. Ale tak nie. Nigdy? A nie, przepraszam, orzechówkę. To jest, ale dlatego, że się strułam. I mój kolega miał orzechówkę babci. Orzechówka babci. To nie jest wódka, to nie jest błagam cię. To się pije bez popitki. No ale wiesz, jak w ogóle nie pijesz alkoholu i nagle... trzaśniesz orzechówkę, to jest takie... Widzisz, jak się wszyscy śmieją? Zobacz, zobacz, co się dzieje. To jest w ogóle hit. No. Jak komuś mówisz, potas. Potas, węgiel. Co to oznacza? Potas, węgiel, Paulina. Że super? Nie, to jest tak skomplikowane, że ja nawet nie jestem w stanie tego ci opisać, więc ja sobie pozwolę to po prostu przeczytać. Tak. Źródła należy szukać na lekcji chemii. Symbol potasu to K, a węgla C, czyli KC, kocham cię, potas, węgiel, rozumiesz? Tu jesteśmy. Genialne. Ale potas, węgiel. To jest właśnie dowód na to, jaka nasza młodzież jest genialna, kreatywna. Ludzie tak potrafią disować właśnie młodych ludzi. Co wy macie w głowach? Co to za słowa? Skąd wy je bierzecie? Jak wy mówicie? Oni są genialni. Jesteśmy genialni. Tak, i my jesteśmy po prostu stare. A my jesteśmy stare. My jesteśmy stare, bo my tego nie rozumiemy. Ale jeszcze jeden. Ale potas, węgiel. Dzisiaj napiszę mojemu mężowi potas, węgiel. Zobaczymy, co odpisze. Masno, ale no to już zostało powiedziane. No, to łatwizna, plus, tak. Ale poczekaj. Sabaki. No, ale to samo, co Coulson, jakby ci to coś powiedziało. Że psy. Tak, policja. Czujecie? Naura. Na razie. Bardzo ładnie, czyli nie stąd tak źle. Naura! Narka! Ja co roku nagrywam przecież film o plebiscycie na młodzieżowe słowo roku. I to tam było? I to tam było i właśnie ten film mnie tak zmiótł w tej Brukseli, to właśnie ten. I to było w tym filmie? Naura? Nie, rok później. Bo tam były jesieniary, no właśnie, tam były jesieniary i był jeszcze był dzban. Alternatywka. Dzban był jeszcze wcześniej. No, jest, przepraszam. Pogchamp. To jest taka mina. Chyba coś w tym stylu. Pokaż wzięło się raz. To od youtubera. No pokaż jeszcze raz. Coś takiego chyba? Wzięło się to od youtubera, który zareagował w ten sposób. To jest emotka, która wyraża podekscytowanie. Czyli jak będziemy teraz podekscytowane, to możemy sobie wysłać taką emotkę. Takie mam do ciebie pytanie, bo to już koniec tego naszego podcastu. Nie masz czasami wrażenia, że nie jesteś na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje wokół ciebie, jako nawet jako znawca językowy? Czy ale profesor, oczywiście. Czy profesor Bralczyk wie, co to jest pogchamp? Myślę, że językoznawcy zawsze są dwa kroki za tym, co się dzieje na bieżąco. Bo przecież językoznawcy badają to, co się dzieje w języku. Czyli najpierw musi się coś wydarzyć, żeby oni to dostrzegli, zbadali i na przykład odnotowali w słownikach. Okay. Więc oni zawsze są dwa kroki. Wychowałaś się na Lubelszczyźnie.
właśnie. Tak, tak. Strasznie tak. Lubię ten rejon, region. Strasznie. Strasznie. Mieszkam 2 razy po roku w Lublinie. Mam znajomych, którzy mieszkają w Kierzkówce i generalnie tam Koc, Kierzkówka. Ja nie znam Lublina. Dobrze. Dalej? Nie. A tak całkiem serio. Regionalizmy. Regionalizmy znaczy. Ale właśnie są słabe, to znaczy w Lublinie są. Mhm. Ale już pod Zamościem, a tam się wychowałam, to tak troszkę docierały, ale nie bardzo. I ogólnie w Zamościu raczej się mówi taką polszczyzną ogólnopolską. Brejdak. Brat. No teraz łatwe ciapy. Kapcie. Kapcie od ciapania? Nie wiem, dla mnie to jest tak naturalne słowo. No a ciapy w klasie są, ciapy. Słuchaj, gelo. Ja to wszystko z internetu wziąłam, bo chociaż ciapy, to moje dzieciaki, jak były takie, to chodziły do przedszkola na początku i do żłobka w Lublinie, to potem przyjechały do Łodzi i mi z tymi ciapami do tej pory, rozumiesz? No, mnie kiedyś wyśmiali w klasie, jak powiedziałam, naprawdę, że ktoś tam zapomniał... Ciap. Puf? Albo nie, inaczej jakoś... No jakoś, ale użyłam zamiast kapcie, to ciapy. I oni tak powiedzieli, co ty napisałaś? No przecież ciapy. Nie mówisz ciapy? Gelo to jest Grzegorz. Aha. To tak, żebyś wiedziała, żebyś się nie uśmieszyła nigdy, wiesz, jak tam pojedziesz w rodzinne strony i ktoś tam krzyknie gelo, a ty będziesz mi wiedziała, o co chodzi. A jakby twój mąż był gelo, gelo? Brzmi jak jakiś dystrybutor żelu, prawda? Gelo, gelo. Gelo, gelo. Twój mąż byłby gelo, gelo. Ale nie o mnie, gelo, gelo. Także pozdrawiamy mojego męża. Trajtek? Paulina, błagam cię, to jest tak łatwe, że naprawdę. Aż nie wypada. No. Trolejbus. A, trajtkiem się przejedziemy, no. Ale nigdy nie jechałam. Parówka. Serdelek. Nie no. Pomogę ci, w Łodzi jest Angielka. Na to samo. Bagietka. No, taka bułka paryska. Bo odwrotnie, przędą. Bo my mówimy na parówki serdelki. Ja kiedyś poszłam do Warszawy kupić serdelki, a pani powiedziała, co? Mhm. A ja wtedy, parówki. Dobrze się jorgnęłam. Czy że skończyłam studia polonistyczne i nie znam żadnej gwary. Wylaz oka. Nie wiem. Come on, no! No co? Nie ale skojarz coś. Co? Wylaz oka? Wylaz oka. Od wyłażenia pewnie skądś, prawda? No weź z okna? Z oka od razu. No dobrze, może być z okna, no. Jak byś wyszła z okna? Czym? Wylaz oką. No, drabiną. Drabiną. Mhm. Tak. Widzisz, to jest jak w Milionerach, nie wiesz, ale musisz po prostu wyeliminować tak. Jakieś wątki. Tak, no. Eliminujmy. Kociżba. Czy to się kończy kiedyś? To jest ostatni. No to kociżba. Wiesz, ze znachorem mi się to skojarzyło. No okej, okay, bo to jest takie bardziej zielarskie. Kociżba to wierzba, moja droga. No oczywiście. No. Lubimy celebrować życie i jego cuda. Lubimy przeistaczać pomysły w rzeczywistość. A jeszcze bardziej lubimy, gdy wywołują one uśmiech. Lubimy być pionierami, ale nigdy nie zamienilibyśmy rozmowy na technologię. Właśnie dlatego jesteśmy tu, tak jak lubimy, od ponad 100 lat. Roka, there for you. Moja droga, czy ty się wychowywałaś w bloku, czy w domu? W domu. W jakim domu? Bloku? No na wsi, przecież ja jestem ze wsi, w jakim bloku? A ja wiem. No pytam. To jak ty tam googlowałaś no dla tam tej nie Wikipedii? Ma nigdzie napisane, oprócz tego, że jesteś menedżerka, rozumiesz? Trzy dziewczyny, trzy tak, siostry. Tak. Mama, tata. Tak. Dom. Tak. I jak to wszystko wyglądało? W sensie organizacyjnie. Jak ta łazienka wyglądała? To jest pytanie, które mnie zawsze... Tutaj... Bardzo źle. Łazienka to był nasz kompleks przez długie lata. Naprawdę. Naprawdę, łazienka to był dramat. Ja się zastanawiałam, Boże, co wami kierowało, że zrobiliście ściany w kolorze kupy w skali bristolskiej 7. Może wyjaśnimy teraz, skoro już mamy tą skalę bristolską na tapecie. Skala bristolska to jest skala od 1 do 7, gdzie uzgodniłyśmy 7 to jest ciecz, a 1 to jest... Zatwardzonko. Wszystko i wie. To jest bardzo pomocne, dlatego że na przykład idziesz z psem do lekarza i lekarz pyta, czy była kupa, a ty mówisz tak i w skali bristolskiej taka trójeczka, czwóreczka, od razu dostaje lekarz informację, co medyczną. Było, jak było, bez zdjęcia, medyczną. Ale... Także bez śmiechów, żartów, naprawdę warto tę skalę znać i sobie jej na co dzień używać. No to nie były nawet płytki, to była farba. Czyli taka błyszcząca pewnie. Bo tak. I taki brązik. I tak mówię, nie wiem, tak siedziałam na tym sedesie, mówię, że to jest sugestia, czy to jest zachęta, czy to jest... Co to jest? Nie wiem. I pytałam nawet mamę, co?
co wami kierowało, dlaczego, nie wiem, nie pamiętam już, co odpowiedziała. W każdym razie, jak byłam na studiach, to był rok 2010, moja mama zrobiła remont łazienki. Mhm. Kupowałam z nią płytki zdalnie, ona mi wysłała zdjęcia, jeszcze wtedy te telefony no nie takie dobre były, więc pomagałam jej wybrać i naprawdę odwaliła tę łazienkę luksusowo. Jak weszłam, Boże, przecież ja miałam wtedy 23 lata, mhm. 23 lata, brąz na ścianach i nagle wchodzisz, a tam fiolety, biele, wanna taka narożna, nowe krany, wszystkie baterie, lustro, podświetlane. Boże, szaleństwo, aż łzy miałam w oczach. Że się musiałaś stamtąd wyprowadzić i już nie będziesz tego oglądała na co dzień? No, nie, że moja mama w końcu... Odważyła się na ten krok, jak ma mama na imię? Marzanna. Wejdzie do łazienki i po prostu świat i ludzie. Imię Marzanna jest chyba najbardziej mylonym imieniem wśród imion polskich, tak mi się wydaje, z Marzenną. Mama powinna być Marzanka, a ją, na nią mówią Marzenka. No, Marzenka, no właśnie. Pani Marzenko, pani Marzanno, gratulujemy tego odważnego kroku. Tak. Jak gdyby się pani chciała jeszcze kiedykolwiek zdecydować na remont łazienki, to zapraszamy do Łazienka Plus. To jest product placement. Wow. Nie wiem, ładnie. No dobrze, ale nie można robić remontów tak często. W związku z tym, że to jest odcinek świąteczny, chciałabym jeszcze z tobą porozmawiać, podjąć wątek świąt. I tutaj jest dużo takich wymiarów. Uwielbiam. Tak, naprawdę? Tak. A ty jesteś osobą wierzącą, praktykującą, czy raczej święta tak jak ja na przykład, że lubię się spotkać z bliższymi i to jest taki dobry czas do tego, żeby zasiąść? To jeszcze niedawna byłam wierząca i nawet praktykująca do 2015 roku. Mhm. W 2015 roku się to skończyło, bo poszłam do kościoła i tam straszne kocapały ksiądz opowiadał. Ja po prostu odwróciłam się, napięcie wyszłam, już więcej nie wróciłam. Mhm. Teraz chodzę do kościoła z mamą, raczej jako tak turystycznie bardziej. Okay. A jeżeli chodzi o wiarę, to wierzę w coś, ale nie jestem w stanie powiedzieć konkretnie w co. Jeżeli chodzi o święta, bardziej właśnie rodzinnie, więzi, relacje, no czas, miłość, szacunek, oddanie, zaangażowanie. Pytam cię o to z takiego powodu, że bardzo dużo osób ma problem z tłumaczeniem wierzącym rodzinom, dlaczego mimo swojej niewierności, niewiary, odchodząc od kościoła, odchodząc od wiary, pozostaje przy obrządku świątecznym. Na przykład ja uwielbiam ubrać choinkę, uwielbiam posadzić tam moją rodzinę i uwielbiam, jak ktoś do mnie przychodzi, zjeść sałatkę warzywną. Natomiast wtedy zawsze dostaję tonę komentarzy, tak, jakim wiem. Prawem ja to czytam. I dlaczego. Ja ciebie słucham. I ci ludzie, którzy tam są, bardzo inteligentni ludzie, oni bardzo często za mnie odpowiadają na te pytania. Chciałabym, żebyśmy przeszły przez tradycję choinki, która nie jest chrześcijańską tradycją, prawda? Ale to ty wiesz więcej na ten temat, bo ty się dowiadywałaś, chcąc wytłumaczyć ludziom, o co chodzi. No ja słyszałam, czy też czytałam o tym, że święta są w grudniu, dlatego że w poganie też wtedy mieli święto. Boże, ale zaczyna się rok robić dłuższy. Święto światła, słońca, coś w tym stylu. Tak, dokładnie. Świętowali to, że teraz już będzie coraz jaśniej i coraz cieplej. I no tak słyszałam, ale należałoby to jeszcze potwierdzić, jak wchodziło chrześcijaństwo, no to żeby tym ludziom nie zabierać tego, co jest najprzyjemniejsze, to po prostu wstawili swoje święta w miejsce tych pogańskich. Więc jeszcze temat choinki. Choinka nie jest tradycją pochodzącą z tamtych czasów i nie jest chrześcijańską tradycją, więc to, że ktoś ma w domu choinkę i kładzie pod nią prezenty, to jest znak czasów takich, powiedziałabym, nowoczesnych, bo choinka przywędrowała do nas z Niemiec. O, okej. Okay. No to teraz pytanie od widzów. Czekam. Jakie słowo, Paulino, lubisz najbardziej, a jakie najmniej w języku polskim? Nie mam takich ulubionych najbardziej, nie wiem, tego jest za dużo, ale na przykład lubię warząchew. I rajstopy. Ale to jest kategoria tych śmiesznych. A nie! Tak! Warząchew jest pięknym słowem. To jest dawniej drewniana, duża, kuchenna łyżka. Piękna. Warząchew. Czyli ta chochla. U mnie w rodzinie, jak któryś z chłopaków wrócił późno po pijanemu do domu, to dostawał warząchwią. W co? Aha, w cokolwiek. I zapamiętałam tę warząchew jako narzędzie zwrotu. Czym kierujesz się, wybierając gości do swoich odcinków i dlaczego nadal mnie tam nie było? To też takie, tego tutaj nie ma, ale na pewno ktoś chciał... Czy czuję flow, czy czuję przelot.
czy czuję zainteresowanie, zaciekawienie. Rzeczywiście nie zapraszam wielu gości, nie wszystkich zapraszam, chociaż pojawiały się różne propozycje. Po prostu czasem czuję, że nie czuję. No, na przykład Ralf, ja się zakochałam w Ralfie, wiedziałam, że ja muszę z nim porozmawiać, z Ralfem Kamińskim. To było niesamowite, bardzo szybko udało się to zorganizować. I kieruję się olbrzymią chęcią porozmawiania z kimś. Czy będzie jeszcze jeden odcinek z Dawidem Podsiadło? No, nie, raczej. Znaczy, ja bym bardzo chciała, ale to nie jest łatwe. To nie jest prosta nie, sprawa. To jest człowiek bez czasu. Wolnego. Chociaż w sumie ostatnio, jak mi opowiadał, że jakieś tam coś... Nie wiem, zostawiam sprawę otwartą. Jak ładnie wyrazić swoje oburzenie lub złość? Jestem oburzona. Skupiajcie się na samogłoskach. A, w sensie tak? Nie. Oburzona. Jeżeli chcesz mówić wyraźnie, to skupiasz się na samogłoskach. Jak się skupisz na samogłoskach i one wybrzmią, to i spółgłoski wybrzmią za nimi. Czyli w wymowie ważniejsze są samogłoski niż spółgłoski. Dobrze, skończyłyśmy część wywiadową. Dokładnie zaakcentowałaś, skończyłyśmy. Ale naprawdę, czy teraz jest pompa? No lepiej by było na przykład skończyłyśmy, ale to jest matematyka. Szczegół. To jest szczegół. Matematyka. Skończyłyśmy. Skończyłyśmy część wywiadową. Moim gościem była Paulina Mikuła, ale to jeszcze nie wszystko, bo zaraz wsadzę Paulinę do wanny. Tak, tak. Dobra, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Ale tu mam wejść? Tak. Do tych kulek? Tak. Przecież ich jest dużo. Też radę. Sklep internetowy łazienka+.pl to fachowe doradztwo, ponad milion zadowolonych klientów oraz wysyłka już w 24 godziny. Wszystko zaczyna się w łazience. Znajdź swoją na łazienka+.pl. Twoim zadaniem jest wylosowanie, nie wiem, myślę, że jak 5-6 piłek, przeczytanie pytania w środku, które się tam znajduje i odpowiedzenie mi na nie bez śmiechu. Bez śmiechu? Tak, takie jest zadanie. No na pewno. Dawaj. Dobra, jedną mam, nie wiem jakie jest pytanie. No to musisz ją otworzyć, słuchaj. Ale mówię, mam ręce mokre i ja to mi się ślizga. Daj, ja ci pomogę. Bo ja jestem podekscytowana i troszkę się spociłam. Tracę cierpliwość, 3. Kiedy czytam durnowate komentarze w internecie. To ja nie mam cierpliwości do głupoty. Im jestem starsza, tym jest gorzej. A powinno być lepiej, wiesz? Powinno być lepiej, powinna być bardziej zdystansowana. Proszę Państwa, jeśli wakacje, to tylko do Lidla, tak. Nikogo nie śmieszy, żart nas śmieszy, ponieważ Paulinka przed chwilą dosłownie za kulisami wylosowała to pytanie i odśpiewała. Widzisz? To jest zemsta. A, dobra, jeszcze to jest zemsta. Jeśli wakacje, to ma być zielono. Natura, przyroda, las. A plaża... Ptaszki. A plaża i słonko takie... Centralnie? Nie za bardzo, bo ja się nie mogę opalać. A, o Jezu. No nie. A wiesz, że to trzeba nacisnąć? A! Okej. Okay, no. To zadziała lepiej. Smak, którego nie znoszę. Wątróbka. Co? Nie lubię. A taka z jabłuszkiem, nie. Z cebulką. Ale karpia zjesz, widzisz? No nie rozumiem tego. No karp takim mułem. Wspaniałe, a wątróbka... Cudowne. No nie, ale nie każda, drobiowa tylko. Nie zjem tego. A w ogóle jakiekolwiek podroby? Ja ograniczam mięso. Bardzo mało jem mięsa, więc nie jem takich rzeczy. Czasami tylko szyneczkę, jak mnie najdzie ochota i pasztecik od mamy. Mam. Na Instagramie obserwuję. Krystyna, nie denerwuj matki. Łazienka plus. Nie no, obserwuję. No obserwuję, wiele osób obserwuje. Takie wartościowe, które byś poleciła teraz nam, żeby je obserwować. Wartościowe. Ja same wartościowe obserwuję. No, no to ja na przykład Niszka Tur, Natalia Niszka Tur. Pozdrawiamy Natalię bardzo, bardzo mocno. Krystyna, nie denerwuj matki, jest również bardzo wartościowa. Pozdrawiamy tu Okuniewska również. Też uwielbiam. Make life harder dla pośmiania się. Mam nadzieję, że zaprosisz tutaj któregoś z chłopców. No jak przyjdą, to chętnie, ale wiesz, to wcale nie jest tak powiedziane, że ja zapraszam, a oni wszyscy tak chętnie do wanny chcą przyjść. Ale może jak zobaczą odcinek z tobą, to może przyjdą. Że niby fit jest super, tak normalizuje kwestie cielesne. O Jezus, dużo. Czyli Lola Szymańska. Jest przestrzeń na Instagramie, która kształci, a nie tylko... Ja tylko takie obserwuję. Dlatego jak ktoś mówi, że w tym internecie same głupoty, to ja mówię, gdzie?
Nieprawda. Trzeba wybierać takie rozwijające rzeczy, rozwojowe. Eliza Wytrych-Strzelecka właśnie, zdrowa głowa o psychologii, tak, o psychologiczny rozwój osobisty, tego jest mnóstwo. Właśnie jeśli chodzi o postrzeganie własnego ciała. No ja się wielu rzeczy dowiedziałam właśnie dzięki profilom na Instagramie. Morał z tego taki, że trzeba sobie odpowiednio dobierać treści do swoich zainteresowań. Tak, że internet jest pełen bardzo wartościowych i ciekawych i pomocnych treści, tylko trzeba do nich dotrzeć, a nie oglądać jakieś durnoty i mówić, że internet to bzdura. To zło. To zło. Wciąż nie mogę się przyzwyczaić, że... Mam działkę w lesie. Udało mi się kupić po 7 miesiącach i jestem na tej działce. Pod Warszawą? Tak, jestem na tej działce i mówię, Jezu, to jest moje? Czuję się zagubiona, gdy... Zagubiona się czuję, gdy? Zadajesz mi takie pytania, zaskoczenie. No, też mam na przykład coś po angielsku załatwić, ogarnąć. Troszeczkę jestem wtedy zagubiona. Ostatnie pytanie. Jezus Maria, no... Tak? Mam takie śmieszne. Luksusem jest dla mnie. Luksusem jest dla mnie. No jakiś taki samochód luksusowy, którego nigdy nie kupię. Mhm. I torebka za więcej niż 200 zł. Nie potrafię sobie, Michał, na czegoś takiego kupić. A wiem, że tak trzeba, bo ona mi posłuży. Mhm. Ale mam ją 3 miesiące w koszyku i już prawie kupuję i nie mogę. Nie, i powiedziałam do mojej siostry, Klaudia, kup mi na urodziny taką torebkę, bo ja sobie nie mogę kupić takich rzeczy. To jest dla mnie jakiś luksus nie z tej ziemi. I ci kupiła? Kupiła. Więc szanowni państwo, w związku ze świętami, sytuacją okołoświąteczną, prawda? Chciałyśmy wam życzyć wszystkiego najlepszego, żebyście spędzili święta w gronie najbliższych, niezależnie od tego, w co wierzycie i jak spędzicie te święta, żeby były dla was udane, ciepłe, miłe, tak jak lubicie. To ode mnie. Tak. Pamiętajcie, że nie musicie spędzać świąt tak, jak trzeba, tak jak inni tego od nas oczekują, tylko możecie je spędzić tak, jak chcecie. Wtedy będzie najlepiej. Możecie jeść karpia, jak go lubicie. Trudno. No takie mułem. Moim i państwa gościem była dzisiaj Paulina Mikuła, za co bardzo serdecznie dziękuję i polecamy się na przyszłość.